Mafia JRL odcinek trzeci. Pierwszy odcinek, jak oglądaliśmy, był słaby. Był słaby. Drugi odcinek, na przykład, ale drugi odcinek już był bardzo fajny. Bardzo mi się podobało. Wiadomo, to nie to samo co Sabotażysta, ale naprawdę mi się podobało. No i kurwa, zobaczmy. Numer dwa na czasie. No zobaczmy, kurwa. Obywatele muszą odkryć tutaj, kto kłamie i manipuluje, czyli jest z mafii, zanim ta wyrzuci ich z gry. Stawka to ponad 50 tysięcy złotych tylko dla jednej ze stron. Niestety w poprzednim odcinku Pola została wykluczona przez obywateli, którzy myśleli, że jest z mafii. Ja jestem za Polą. Kogo wyjebali? A, Polę. Ja też niestety na Polę. No to Pola, przykro mi, ale odpadasz. No trudno. Najbardziej sas jest Bujas plus Hany. Kurwa, jestem nadal ciekawy, komu Kacper Błoński wpierdolił ten, nie? Ten kurwa, to, co on tam, ten? Ja nie umiem gadać, sorry, mam udar dzisiaj. No coś tam zabrał, jakąś karteczkę, chuj wie co, coś tam mieli zbierać i zabrał i komuś miał podłożyć, jestem ciekawy komu. A czemu nie jesteś ty, skoro jesteś w liście zagrożony od pani? Teraz już jestem, nie? I też jesteś ty. A czy ty już możesz nam powiedzieć, jaką masz kartę, czy jeszcze nie chcesz się zdradzić? Już nie mam, że nie zginę dzisiejszej nocy. Najbardziej niesamowite jest to, że jeżeli Hania mówi prawdę, to albo Paulinka, albo Kacper, albo ja jesteśmy mafią. To jest to, co jest zawsze kreszczyk, nie? Dosyć szybko wrócił też temat karty Patryka, której przecież nie musi używać, bo jest w mafii i dokładnie wie, kto jest w mafii. Kogo według was sprawdził Patryk? No powiem najważniej, żeby to mnie. Według was. Mam nadzieję, że mnie. I tak Patryk powiedział, że ta informacja i tak u nas nic nie zmieni. Mógł to być Jacob. Ja bym nie powiedziałby, że to by było bezużyteczne. No bo akurat wiedza o tobie jest bardzo użyteczna. No bardzo. Wiecie, co z tego wynika? Że albo i Patryk, i Vera są bezpieczni, albo i Patryk, i Vera są w mafii. Jakby nie ma tak, że jedno z nich. No Vera, jeżeli to znaczy, sprawdził że... Vera i oboje jestem z mafii, to jesteśmy debilami, powinniśmy przegrać, bo daliśmy im kartę. No czyli są. A teraz pora na obrady mafii. Kochani, zaczynamy obrady mafii w pełnym składzie. Paulina, ty... I wujas jesteście podejrzani, więc ich też nie możemy wywalić. I dla mnie dzisiaj wybór jest prosty. Po prostu musimy wywalić Przemka. Nie. A, trzeba Przemka wykurwić. To zdecydowanie nie może wylecieć. Ja jestem w pakcie z wujasem i Przemkiem. Nie! Nie, musisz mi zaufać. Nie chcę ci powiedzieć wszystkiego, bo możesz po prostu kiedyś powiedzieć coś przez przypadek. Nie powiem. Dla mnie dzisiaj jedynym strzałem dobrym dla nas jest albo Natsu, albo Hania. Nie możemy, dziewczyny, zwariowałeś? No, ale... Nie ma szans. Ja uważam, że to jest błąd. Nie. Kurwa, kłótnie w mafii w ogóle. Patryk, przekonałeś mnie już, że mamy wszystkim wmówić, że są dwie dziewczyny z no mafii. Tak. I nie zaryzykuję tym razem, sorry chłopaki, ale nie możemy tego zrobić. Pamiętajcie, że oni dzisiaj wszyscy wyrzucili Pole i jest tylko jedna dziewczyna dla nich w mafii. Oni w większości myślą, że Paulina, ja jestem w takiej pozycji, że ja wiem wszystkie karty i wiem, że nie ma dzisiaj immunitetu w grze. Ale to co, wujas sfejkował? Tak, tylko nikt nie może wiedzieć, nie? Gdyby nie odpadła Pola, to odpadłbyś ty, po prostu. Serio? Tak. Ciekawe. Patryk, kurde, coś mi tu śmierdzi. No. Ty jakoś tu kręcisz. Ale co? Kurwa, sabotażysta w mafii, co się dzieje? Chwila. Tylko muszę napisać wiadomość. Dobra. Oni w większości myślą, że Paulina, ja jestem w takiej pozycji, że ja wiem wszystkie karty i wiem, że nie ma dzisiaj immunitetu w grze. Ale to co, wujas sfejkował? Tak, tylko nikt nie może wiedzieć, nie? Gdyby nie odpadła Pola, to odpadłbyś ty, po prostu. Serio? Tak. Ciekawe. Patryk, kurde, coś mi tu śmierdzi. Ty jakoś tu kręcisz. Czy ty nagle, nie wiem, jesteś tu z miasta nie, i musisz jakby tutaj rozwalić chodzi, mafię? Chodzi mi, że ja mógłbym ci wszystko powiedzieć. Kaspra dzisiaj obroniłem, jakby 100%. Nie wiem, ale coś jest nie tak. Czemu nie chcesz mafii mówić o wszystkim? Się... No bo chodzi o to, wiesz, że ja mam... zaryzykowałam dla ciebie i powiedziałam wszystkim o to, tym, bo że... Bo to jest za dobra, ja gram na naszą korzyść cały na czas. Na naszą czy na swoją? Na naszą, bo bronię Kacpra dzisiaj by wyleciał, gdyby nie ja. I jak wyrzucimy Hanie, to potwierdzam. Ale to prawda, gdyby w sumie Mortalczy tam nie przekabacił, to by Kacpra wyjebali. Myślę, że ta jej karta była prawdziwa. Tylko to z kolei nam daje to, że jeszcze bardziej mogą myśleć, że Paulina była w mafii. Hania bardzo dużo rozkminia. No i to jest, to, moim zdaniem to jest najgroźniejsza przeciwniczka jakby też. Hania? No. Wykreowałem sobie taką pozycję od pierwszego dnia, że mi ufa wujas, który jest prawdopodobnie najlepszym graczem, w 100%
tak mi praktycznie ufa. Mam te wszystkie informacje i mogę wiedzieć, kto ma immunitet. I w przyszłości nie studujemy, nie zrobimy strzała w osobę, która ma immunitet i tyle. Ogólnie wczoraj to my podjęliśmy decyzję, wyrzuciliśmy Jacoba, co uważam, że było słusznym wyborem mimo wszystko. Wyszło na dobre. Więc umówiliśmy też, umówiliśmy się, że w momencie, kiedy my podejmiemy taką decyzję, to kolejnym głosowaniu damy ci to pierwszeństwo. No to ja oddaję pierwszy głos na Hanie. Też głosuję na Hanie. Znowu trzeci strzał. Pora, by uczestnicy dowiedzieli Czekania się opierdala. O wyborze mafii. Decyzja mafii. No długo jej przygoda w drugim sezonie nie potrwała. Jest przed wami. Śmiało, bierzcie, otwierajcie. Już? Tak, już. Puste. Puste. Razem do domu. O kurde. No więc dobrze, że przekazałam nasze info. Wow! Nie, no ja już nie gram w tą grę, nie lubię po prostu, nie chcę. Ania, opuszczasz niestety program, już nic nie możesz powiedzieć. Bye. Bye, bye. Wracam do ciebie. Mafia stwierdziła, że za dobrze gram i że jestem za dużym zagrożeniem. Serio? Zaczyna się dziać grubo. Koniecznie oglądajcie film do końca, bo tam będą obrady miasta, na których wyrzucą kolejnego zgrania. O, zajebiste. W tym sezonie, jak już zobaczyliście od tych trzech odcinków, mocno postawiliśmy na scenografię. Chcieliśmy dowieść wam naprawdę coś na wyższym poziomie, czego jeszcze Jezu, na YouTube nie było. Co ty kurwa pierdolisz? A teraz wracamy do programu. Czyli mówiła prawdę. Nie wierzę w to, że mafia ją wyrzuciła teraz. Ej, bardzo dziwny ruch jakby. I ja już nie wiem, co ja mam komu gadać, bo ja jako fair mieszkaniec też muszę kłamać już. To już ten moment, bo ja uważam, że ja gadam też z mafią. Z tej trójki mafia uskadza, moim zdaniem. No ja myślę inaczej, nie? Moim zdaniem Weronika. To czyli płci jest ulicne. Moim zdaniem Weronika, i tak, płeć to jest nieprawda. I najprawdopodobniej nie wywaliliśmy się w celu mafii, tylko pana była obywatelem. Jest taka szansa. To wiesz, no może też na przykład Mordacios, którym ja mam, powiedzmy, że sojusz, ale może on być mafką nadal, nie? Bo ale tylko gdybyśmy wygrali na samym początku, w pierwszy dzień, dwie mafie, którym daliśmy kartę. No to jesteśmy kretynami. Ty jesteś w ogóle dymnami. Ja, jest pewne, że no mafia po prostu głupio zrobiła, żeby rzuciła do ogania, bo naprawdę mamy teraz pewność, że ktoś z nich jest mafią. Tu jest mafia, na co i... Nie wiem, to bez kij, trochę chyba bez... Nie wiem, kurwa, już nie wiem. Ja się nie nadaję do takich gierek. Burek. Niesamowite są twoje strzały. Już teraz 100%, ja to wiem. Ja to wiem, ale nikt mi nie uwierzy. Ej, to jest najgorsze. Daję sobie uciąć tą rękę. Oj, ta ręki się golisz włosy na 100%. Ale jak tak jest, to na streamie golisz włosy na łyso. Ale ile trafiłem? 3-3 to nie zaryzykuję. Wujek miliard procent, to można mi wszystko zrobić. Także kochani, mam nadzieję, że... O, no to ich prania będzie łyso, nieźle. Nie dotrzyma słowa. Ogólnie straciłeś swoją kartę, tak? Obronę. Teraz mafia wyrzuciła Hanie, więc co? Więc ją straciłeś po prostu. Więc uznałem, że jak tak powiem, to mafia tak zrobi. I co? Jestem bezpieczny też jutro. O, tam dobrze, kurde, ryłaś tą kartą, ciężko było, nie? Ja... Czyli nie wykorzystałeś karty, a pokaż, że to jest ta karta. Przecież nie pokażę wam, jaką mam kartę teraz. Przecież powiedziałeś nam już. Wujas nie mógł pokazać karty immunitetu, bo przecież był to tylko blef, a... O kurwa, ale cię wyjebał ty, co? O kurwa, ale bez sensu. Z karty, którą pokazał Werce, to tak naprawdę karta szantażysty. Przecież możesz nam pokazać i od razu się w naszych oczach wybierdzisz. Przecież to się... No właśnie. Pokazać. Nie no, a... Dobra, okej. Okay. Widzowie wiedzą, że jestem olejistym, ale bez... Ale że tak łatwo im poszło? Jesteś mafią. Ja? Tak. O, tonący, brzytwy się chwyta, właśnie sobie ręce odcięłaś. Właśnie sobie odcięłaś ręce. Tak. Nie, ale tak totalnie, nie, ja już wszystko wiem. Fris poszedł teraz, bo mi się kombinować. Ale co się stało, Franek? No bo jestem zdenerwowany, no. Ale czym? No bo... A ja też tak robię? Ty jestem takiego? Tak. No, to bardzo cię przeprosić, kochani. Bo Franie nie ma pojęcia, co się dzieje i to jest dobre. Ale on normalnie, zawsze nie wie, co się dzieje, kurwa. Łatwo go przekabacić na swoją stronę. Najbardziej słodko będzie, jak Patryk jest mafią. No, może być. Najsłodsza przegrana w naszej historii. Dali mu wszyscy pierwszą kartę, najbardziej zaufany. Sfejkował, już kogoś sprawdził. Nikt go nie podejrzewa. To, że Paulina jest mafią, to jestem tego po prostu pewny, rozumiesz? Po prostu 100% takiego. Jako, że mieszkam z Wujasem, to w naszym pokoju graliśmy system. Kurwa mać! Ci trobią jakieś algorytmy, chłopie, na tego, na... Co jest do chuja? Kurwa mać!
Mieliśmy Excela i zaczęliśmy robić schemat, co jeżeli co, co jeżeli pojebanie. Vera mówi prawdę, co jeżeli kłamie, co jeżeli Hania mówi prawdę, to już wiedzieliśmy. Mamy tylko dwie opcje, jeżeli Werka mówi prawdę, czyli była Wujas, Kacper i Paulina, tak? Jeżeli Kacper był z mafii, to już nie mogę być ja i nie może być Paulina. Wujasa trzeba się pozbyć, bo on chłopie obliczenia robi na... Nie no, Wujas jest dobrą kratą, chłopie pojebane. Buterze i tam ma cały spreadsheet w ogóle, kto może być, jeżeli to i to, jeżeli Werka kłamie jedna kolumna, jeżeli Werka nie kłamie druga kolumna, tam są chore obliczenia. I teraz mamy opcję, w której Werka kłamie i jako jedyna była z mafii, to w tej sytuacji jest tak, że Kacper jest zły i wtedy mamy Natsu i Kingę, tylko tą kombinację mamy, więc ta kombinacja jest najmniej prawdopodobna. Werka, Kacper, Daniel jest git, bardzo fajny skład mafii. To ten tylko tak. Opieramy o to, że Werka skłamała, a wydaje mi się, że nie skłamała. Biorąc pod uwagę to, jak ona reagowała, no wygląda na to, że Werka mówi prawdę. Mamy wiele podejrzanych osób, które w zależności, kiedy potwierdzimy taką osobę, że jest z mafii, to wiemy, że inne osoby nie mogą być z mafii, właśnie ze względu na te wcześniejsze informacje. I w podejrzeniu mamy Kingę, w podejrzeniu mamy na przykład Paulinę naraz. I my musimy jednej przekazać jedną informację, a drugiej inną informację i zobaczyć, która do nas wróci. Tej nocy było naprawdę dużo emocji. Pora na kolejny dzień. To, że się prześlizgnęliśmy do kolejnego dnia, dziwne. To jest dziwne. To znaczy, że mafia jest strasznie głupia. To dziwne znaczy, ruchy że... wykonuje. To znaczy, że prawie jest mafia. Wczoraj przez około godzinę, po wszystkim, gadając z Wujasem i Przemem, i są jakieś tam podejrzenia na mnie takie bardzo delikatne. Jest plan jest taki, że wrabiamy Paulinę w to, że wszystkim przekaże, że naprawdę mam immunitet. No to trzeba jej sprzedać info, że Błoński, Franio i Werka są w mafii. Ona tak sugeruje. Tak sugeruje. I musimy zrobić tak, żeby ona myślała, że w to wierzy. Mam taką zagwozdkę, bo bardziej się trzymam z Łukaszem. Czy Łukasz jest na pewno wobec mnie szczery? Ja od wczoraj cały czas siedzę na Excelu. Według mnie... Ale Paulinka się odezwała, no kurwa ej. Czy Łukasz jest na pewno wobec mnie szczery? Ja od wczoraj cały czas siedzę na Excelu. Ale co, bluza siedzi. Misbehave. Trzymam z Łukaszem. Czy Łukasz jest na pewno wobec mnie szczery? Ja od wczoraj cały czas siedzę na Excelu. Według mnie najbardziej prawdopodobne to jest, że jest Werka, nas okłamała, jest dwóch chłopaków i wtedy jest Kacper i wtedy jest Frania. To właśnie tak mam, bo mam, gdyby Werka kłamała, to Werka, Kacper i Frania albo Patryk, ale Patryk też jest, ale Patryk też jest dobry. A ja bardziej jestem, żeby Błońskiego wyrzucić. No i według mnie to jest na dzisiaj nasza dyskusja. Bo mam takie wrażenie, że oni się obawiają, na przykład Przemek się wydaje mi się i Patryk obawiają się, że ja jestem tą osobą z mafii, bo to jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że zaczynają trochę chodzić za moimi... Ty, ona mówi, jakby ona była najebana, chłopie. Ja jestem tą osobą z mafii, bo to jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że zaczynają trochę chodzić za moimi plecami. Ja jako obywatel mam też świadomość, że muszę kłamać innych obywateli. Dlaczego? No bo niby jestem z nimi. Ale ja chcę być jak najdłużej, więc muszę wystawiać niektórych obywateli. No tak. Żeby tylko był jak najdłużej, wiadomo. Co ci powiedział o spotkaniu? Powiedziałem, że według mnie jesteśmy w dupie i że według mnie ona z Kir i że Błoński, Werka i Franio są w mafii. To był ciekawy plan chłopaków, bo chcieli w ten sposób zbudować zaufanie u Pauliny, żeby... Kurwa mać, ale przez to, że jestem wujek Łuki, to te intrygi, kurwa, to jakieś plany, rozkminy są bardziej pojebane niż w pierwszym sezonie, mi się wydaje. By ich nie wyrzuciła jako mafia. Najważniejsze to jest sprawdzenie Błońskiego zapisu. Tak. Jeżeli ktokolwiek będzie miał czas sprawdzić Kacora, to sobie wiemy wszystko. Patryk może być z mafii, bo on wszystko wiedział i nie ma szans, żeby Patryk doprowadził sytuację, w której Hania by wyleciała. No też tak myślę, nie? Więc jak widzicie, taktyka Patryka, żeby wywalić Hanie, wyszła na korzyść ma... Kurwa, ty, ale ten mortaż też jest jakiś, kurwa, pierdolony 500 IQ player, ty, to chuj to chodzi. Bo bardzo mocno się przez to oczyścił w oczach Wujasa. Dzień dobry. Ja bym już, kurwa, chłopie, w pierwszym dniu się wysprzęglił jakoś, że jestem mafią. Gospodarzu, chcę wam dać kartę Przemkowi. Sprawdzenie. Twoja karta. Uczestnik wskazuje osobę, którą chce sprawdzić. Gospodarz wskazuje mi... Aha, okej. Okay. Twoja karta, możesz zrobić z nią co chcesz, tak? On może sprawdzić Kacpra, bo mu to podsunę. To wtedy ja jestem w ogóle... Ja mu podsunąłem Kacpra. No, ale wywalasz swojego mafiozę, poświęcasz go. To jest trochę granie teraz na dwa fronty, ale to już wczoraj zacząłem. Osłabiam swój zespół, żebym ja był silniejszy. Ciężkie to będzie. Kurwa, czyli jednak gra na siebie. A nie na tego. Nie wiem, co się dzieje, kurwa. Ja pierdolę, mi zaraz łeb eksploduje bez kitu. Jak to jest słowo? Chłopca gra swoją grę w ogóle. Jako? No kurde, to co ostatnio? Wszyscy sprawdzamy? Pokaż. Tylko. Czekaj, co? Jako? No kurde. Swoją grę w ogóle. Chłopca gra swoją grę w ogóle.
Jako? No kurde, to co ostatnio? Wszyscy sprawdzone? Pokaż. Tylko, no ja ci uwam. No dobra, nie powiem nikomu. Nikomu, no nikomu. No dobra, dobra. Jako ci mówię, wiem, że w 100% że jesteś sprawdzony. Najgorsze jest to, że ja jako jedyny będę miał dwie osoby sprawdzone. Jako jedyny, wiem, to jest VIP-a. Czyli co on wpływał, że on drugą kartę tak samo dostał? Nie chcę pójść do Karola się spytać, czy mogę dać tobie tą kartę. Po prostu ty będziesz musiał mi jakoś zasugerować przy głosowaniu albo coś. Dla mnie najlogiczniejszym sensem byłoby teoretycznie sprawdzić Kacpra. I wtedy ja byłbym w 100% safe w oczach Przema i Wujasa. Dobra, to ty jesteś safe, karty zostały zdane, bo to jest ważna informacja. Nie wiem, kurwa, co się dzieje. A moją teorią jest to, że gdy dowiemy się, że Kacper był z mafii, to znaczy, że wywaliliśmy obywatela i mamy na pewno jedną osobę, która jest z mafii do wyrzucenia. Przeze mnie. Przeczekaj, jeszcze raz, kurwa. Ma i Wujasa. Dobra, tutaj jesteś safe, karty zostały zdane, to jest ważna informacja. A moją teorią jest to, że gdy dowiemy się, że Kacper był z mafii, to znaczy, że wywaliliśmy obywatela i mamy na pewno jedną osobę, która jest z mafii do wyrzucenia. Przeze mnie. Finalnie Patryk nie dał jeszcze swojej karty Przemkowi, nie ale wiem. Za to Przemek postanowił użyć karty, którą już miał wcześniej. Na pewno mafia dostała kartę. Ja mogę użyć mojej. Ja wtedy będę wiedział, że dostał. Jeżeli będę myślał, że jest mafii, to ja to Frisa go sprawdzę. Mam też oczywiście kartę, którą dostałem od mieszkańców i wiem, że muszę ją wykorzystać jak najszybciej. W takim razie używam karty. Okej, okay, czyli używasz karty zniszczenie. Jeżeli ta osoba dostała kartę i jej jeszcze nie wykorzystała, ja się dowiaduję, jaka to była. Wszyscy się dowiadują, zostają ujawnione i zniszczone. Sprawdzam wersowe. Przemek, używając karty zniszczenie, chciał sprawdzić, czy Vera mówi prawdę o płci mafii. Tylko nie pomyślał o jednym. Przecież Werka, mimo że była z mafii, naprawdę użyła tej karty. No tak. Tyle więcej by mu dało sprawdzenie Patryka. Dobrze, także karta zniszczenie została użyta. No i tyle. Czyli żadnej informacji nie ma. Żadnej karty nie ma, żadna karta nie jest ujawniona. Okej. Okay. Fuck. No i niestety nie dostałem żadnej informacji. Kurwa, ja pierdolę, ale karta zainstalowana, chłopy. Albo ona nigdy nie dostała karty, albo dostała i już ją użyła. Do informacji. To ją oczyszcza trochę poniekąd, nie? No a tymczasem pora na prawdę. Kurwa ty, to... Nie no dobra, ma... 3000 IQ, kurwa. Dziwe rozdanie kart dla naszych graczy. Dziwi. Czekaj. Podczas tego usłonia wygrany może zostać tylko mafiozo. Wygnany. Jeśli większość uczestników wskaże osobę niezależącą do mafii, ta nie zostaje wykluczona z programu. O kurwa ty, to jest mocne. O kurwa, ten dostaje kartę, chłopie. Ja pierdolę, jeszcze dostaje immunitet. Dobra, ustawione jest jak wszystko. Ciebie. Teraz już nie muszę fejkować. Moje kłamstwo, że mam immunitet, stało się... Bez kitu, kurwa, on chuja walił, że ma taką kartę i fak... Nie, no dobra, nie wiem. Prawdą. Dostałem prawdziwą kartę immunitetu. Zebrałem wszystkich przed dom mafii, by zacząć dzisiejsze zadanie. Dzisiaj jest naprawdę dużo kasy do wygrania, no bo w poprzednich dniach tam tak średnio poszło z tą kasą, więc podwoiliśmy dzisiaj nagrody po prostu. Dobrze, taktyka działa. A na ten moment macie w puli już 5200. Pamiętajmy, pulę zgarnia tylko jedna ze stron. Mafia albo obywatele. Zależy, kto się kogo pozbędzie. Trzymaj przemoc. W dzisiejszym dniu zobaczyliśmy 4 stacje i ale musieliśmy... kurwa, jakoś mało lokowań, ty, tylko 3? Pojebane. Wybrać skład drużynowy tychże właśnie stacji. To jest pierwsza stacja i tu w tym zadaniu biorą udział 3 osoby. No i polegało na tym, że im wyższa wieża, tym więcej pieniędzy zarobimy. Na pewno musi tu być osoba silna i osoba... Co jeszcze raz? Właśnie stacja. Nie lepiej niż woda. W dzisiejszym dniu zobaczyliśmy 4 stacje i musieliśmy brać skład drużynowy tychże właśnie stacji. To jest pierwsza stacja i tu w tym zadaniu biorą udział 3 osoby. No i polegało na tym, że im wyższa... O, proszę. O, witam. Witam. Jeszcze nie skończyłeś. Jeszcze dużo czasu, bo ty wcześniej przyjechałeś. Nikogo nie ma chyba. Znaczy, kurwa, bo jest 13.50. W ogóle teraz pytanie jest takie. No. Jak my mamy zrobić, żebym to też słyszał? Cokolwiek, no. Jak dasz głośniej, to co będzie głośniej na streamie? Znaczy, ale to takie, ja to one nie są takie głośne. Chwila, bo teraz trzeba rozkminkę. Ja, to nie jest tak, że masz słuchawki na jacka jakiegoś? Kurwa. Ja? Ty, to ja to jakoś przekminę. Chwila. Bo kłopoty. Kurwa, czy ja mam słuchawki na jacka? To jest dobre pytanie. No chyba nie mam. O, a nie. Kurwa, to taki...
Ło, kurwa! Ja mam słuchawki, ten skąd? Ja to tak działa w ogóle? Czekajcie. Kurwa, no. Ty słuchawki mam, nawet nie wiedziałem, że mam. Bo tutaj mam jacka wejście, więc to teoretycznie powinno działać tak, że wiesz, że też będziesz słyszał jakby. Tak? No. Jak tam, co tam? Będziemy mieli napięty terminarz, bo ma 19.30 do fryzjera dzisiaj. Co? Jeszcze raz? 19.30 do fryzjera dzisiaj. A czemu? Bo mi to ożyła. A to, kurwa, ale to nic się nie wyrobi, możesz. Wyrobimy się. Siema Macia, witam. Czemu łaskawe, kurwa? Siema. Jak? No normalnie. Jak o 17.30 Bartek przyjdzie? No. No dwie godziny. No. A jeszcze musimy Okiego przesłać całego. O kurwa. No, a nie masz, nie możesz tego przełożyć? Kurwa, czekaj, bo nie sprzątać nie mogę. nie ma chuja, że się wyrobimy. Jak ta płyta Okiego ma 20 kawałków. No godzinę to. No właśnie, to co ty? Kurwa, a jeszcze Bartek chciał w tego WFL-a zagrać chyba. Też. to problemy. No. Chwila. Kurwa Marzia, no jak się cieszę, że nie użyłem takich słabek. Co? Chyba, że nagramy po meczu. Po meczu? No. Przez Bartek to się popłacze, kurwa. Czemu? No to, a może to niego zwolić spytać. No dobra. Mogę tutaj? No tak. Tylko możesz na głośnik nadać, tylko żeby ten... żeby powiedzieć mu, że jest stream. Dobra, uwaga, testujemy. No. Czy działa? Wierza, tym więcej pieniędzy zarobi. Kurwa, działa. No, no zajebiste. Bo ja w poprzednich słabkach też tak miałem. W sensie, w takich starych, co ja miałem, to też tak było. Że miałem jacka i... Dobra, dzwonię. Dobra. No bo wtedy można byłoby po meczu pogadać, nie? No właśnie. No. To też jest dobre. Ale on się skończy przed 22. Siema. Co tam? Jest, tak, są dwie ważne rzeczy. Pierwsza, że jest stream i dzwonię na streamie. A kolejna, że czy możemy nagrać podcast po meczu? Teoretycznie tak. No. I będziemy mogli opowiedzieć o meczu też. No. Ty, ale jak chcesz, to i tak wpadaj o te 17.30, no tak, nie? No bo właśnie siedzą kolegi w prezentacji robimy, nie? No dobra. Także na razie ten, ale... No to jak będziesz już jak miał, jak w zasadzie możesz jechać. No. Tak dobra. Naprawdę. Nieważne na którą będziesz. No. Dobra. Siema. No to dobra, no tak jest. No. Widzisz? No nie i zajebiście. Nie płakał. O dziwo! zaskoczony jestem. Dobra. No ja nie w temacie, chłopie. Co? O. No ale to wiesz, no co masz, kurwa, ja będę oglądał na ten, bo jest co to obejrzeć. A to bo to, o której ruszają te... Co? Już. Już są? No, dlatego co obejrzeć i idziemy grać. No. Dobra. Na pewno musi tu być osoba silna i osoba lepsza. A czekaj, bo tak chyba. Średnio. Pokazaj mi resztę stacji, a oni wybrali, kogo dają na każdą z nich. Ja mogę ciąć. Tak? Dobra, no to ja Natalka na przykład. Ja dawno nikogo nie przekopałem, więc... A do tego krokodyla? Do tego krokodyla? Gdy drużyny były gotowe... A zajesz, co się dzieje tutaj w ogóle? No. To jest jak Among Us. No, mniej więcej wiem, ale... Nie jestem w temacie, no. Nie wiem, kto tu występuje. To pa, jest Freeze, Freeze z prowadzącym. Natsu, Uerso, Kacper Błoński, Franio, Hania odpadła już, to wyjebane, Mortalcio, jego dziewczyna, Przemek Pro, Paulina, ta od Minimajka i wujek Łuki. I z Mafii jest Kacper Błoński, Wersow i Mortalcio. Okej. Zaczęliśmy. Pierwsza stacja budowa wieży z krokodyli. Każdy metr wieży to 150 zł. Dobra, słuchajcie, lecicie tam. Porada tutaj materace Przemkowi. Przemek na razie pompuje. Że to tak działa z tymi sławkami.
wieży, bo ona była mega duża i stała, to będziemy musieli na dole to jakoś ustabilizować. A reszta poszła na drugą stację. Jak wiecie, mafia działa codziennie u nas i każdy może paść jej ofiarą, a dzisiaj będziecie, no wy musieli wybrać, kto umrze za resztę i zostanie zakopany żywcem. O! Za każdą minutę pod ziemią dostajecie 150 zł. O kurwa. Maksymalnie możecie zrobić 6 minut. Ale co to jest strasznego w sumie, jak oni go zakopią, kogoś zakopią i będzie głowę wystawać. Tak samo na plaży się robiło zawsze. Ale to chyba chodzi o to, że nie będzie wstać. Że w trumnie, normalnie. Ale to nie. Aha, no chyba, że w trumnie. Linkowo trzeba było zakopać jedną osobę żywcem. I szczerze, ja mówię, nie robię tego, nie? Ja mogę być zakopana, ale ktoś musi dać mi jakąś bluzę, bo mi tej szkoda. A Paulinka, ja zrobię! Czemu? Ogarnę ona ogólnie, no, ona ogólnie, bo to jest trzeci odcinek, to w ciągu trzech odcinków, no to... No tak, nie wiem, z pięć zdań powiedziała. Przelotka pompować, przecież na długość nam nie trzeba. Aha, no dobra. Krokodyle tak, mamy podstawę zrobioną. Czemu akurat krokodyle? Podstawę to trzeba w ogóle zrobić, wiecie jak? Jeden, drugi i jeszcze dwa i ona zdanie będzie wyjęła na tym, żeby kubek, jak najwyższy nie ma tak. Paulinka ma większe jaja niż ja teraz, kurde. Nie? Naprawdę. A musi Paulina jest pięknie, patrz tam. Dobra, trzymaj teraz maskę, bo zaczyna się... Dobra, to jest trudne. Dobra, przesypada. Dobra, Paulina, żyjesz? Co widzisz? W trumnie, to bez kitu, jak są te filmy, że w trumnie tam kopara, kurwa, wiesz, kopie. No to wtedy to jest rozpierdolne. Kurwa ten, oj Wojtek to nagrał, że ile on tam był, dwie doby ponad? Nie. Coś takiego. Słuchajcie, minęła minuta, czyli 150 zł zarobione. Czyli zarobiliśmy już więcej niż Przemek zarobi na wieży z krokodylem. Ogólnie nie powstanie. Nie ma opcji, by ta wieża powstała. To musi być taki pałac kultury. Grupy u dołu i coraz cień w tył góry. Minęło 6 minut, koniec. Udało wam. Wow, ależ pojebane zadanie, ja pierdolę, nie mogę uwierzyć, że się udało, kurwa. Trudniejsze jest zbudowanie wieży z krokodyli. No też tak łatwo. Słuch, wygrywacie. Sprawdźmy, czy przeżyła. Naprawdę szacun dla Paulinki, bo ja bym tego nie powtórzył. Serio? Kasper Błoński, który ładował dubiela przez kurwa w No Limit, w MMA. Czyli boi kurwa dostać trzy łopaty ziemi na siebie, nie? Większe jajce. Dobra robota. Nie było to dla mnie nic aż takiego strasznego. Nie wiem dlaczego, ale ja takich rzeczy się nie boję. I było to fajne przeżycie i pierwszy raz już mam za sobą. Ale jestem w ciężkim okresie, bo wszyscy mnie chyba podejrzewają. Nie wiem, jak mogę zostać w grze. Nie no, jest to w miarę stabilne. Wszyscy mnie chyba podejrzewają. Nie wiem, jak mogę zostać w grze. Nie no, jest to w miarę stabilne. A spróbuj tu tak w kit podnieść, że w ogóle czy to będzie w ogóle... No właśnie. Delikatnie. Nie! Oni zapierdolą, no zjebani sobie. Co Franio? Uważam, że z mojej drużyny dzisiejszej to Franio w ogóle jest z mafii. On się totalnie dziwnie zachowuje. Jednego krokodyla powołał tak, że wybuchł. Czyli straciliśmy jednego dinozaura i jeszcze czas. Mafia spada, nie miałem teraz, żeby na mnie poszło, ale Franio jest trochę dziwnym gościem. Właśnie zastanawiam się, czy jak tak sobie pomyślisz, że to krokodyle są takie... Dinozaurowe, no. Ogólnie te wszystkie takie jaszczurkowe te. No, to jest nowe... Tak, nowa era, kurwa. No czy on po prostu taki jest? Możliwe, że taki po prostu masz jest. Liquid? O, masz. Wy to teraz to wy to poklejcie. A co? A ja zrobię tam podstawę. No co? Ja zrobię podstawę, ze jest kurwa, tak. Ale ja nie chcę z nim robić. No co? Jedno zadanie dziennie, albo więcej. No to ja sobie też. Ja sobie zalewam dwa razy dziennie po połowę, bo ja muszę, bo ta buteleczka oczywiście jak leję tym, to mi wypierdala, nie mieści się. Więc przelewam do tego i z tego przelewam do bańki, więc po pół. Tylko, no to, ale to nie wiem, ty. Nie wiem, może, nie wiem. Nieważne, kurwa. Ja dzisiaj mi tak łeb na kurwa dzisiaj. Właśnie, opowiem ci to, co mówiłem na początku streama, że ten, wstałem dzisiaj, kontynuowałem swoją pasję wstawania rano. Bo niezmiennie, nic się nie zmienia, wstaję codziennie między 7 a 8.30 jakoś. No dzisiaj jakoś 8.45, ale no bo się położyłem o 2 w nocy, bo oglądałem jakieś książula Challenge Ostrości, żeby sobie przypomnieć. No i myślę, no dobra, no ale to i tak będzie tam z 6,5 godzin snu. Ostatnio jak tak było, to się czułem okej, nie, o dzisiaj się obudziłem. Godzinę dochodziłem do siebie, żeby mi się oczy nie zamykały. Kurwa mać, tak mnie łeb na kurwia. Nie wiem, pojebie mnie. Już.
Kolejnym zadaniem było przecięcie wielkiej drewnianej kłody. Słuchajcie, macie pulę 2,5 tysiąca złotych i za każde 10 sekund znika wam z puli 100 zł. Jasne. To jak szybko przetniecie tą kłodę, tyle kasy wam zostaje. I niestety nie mieliśmy za dobrej techniki. Do siebie tylko, no. Ale to jest zadanie dla influencerów, nie? Którzy tego to robią codziennie, w pracy. Prosto. O technikę tutaj. A ty jak tam? Kurczę, to jest mega ciężko. No wszystko zależało od techniki cięcia tego drzewa. Tej techniki nie mieliśmy, bo ja się zmęczyłam niemiłosiernie, naprawdę. A ja dajmy, że jesteście przy końcu. Słuchajcie, minuta 40 właśnie minęła. Czyli 100 sekund, co oznacza, że 1000 złotych przepadło. Delikatnie trzymaj pod parę. No i teraz jest los. Okej, stoją. Czy jedna, dwa max segmenty. Niby no sobie. Ja postanowiłem troszkę trollować tą grę, bo uważałem, wręcz jestem pewny, że w mojej drużynie była mafia i chciałem pokazać mafii, że nie jestem wcale taki safe, że po prostu mnie nie wyrzucili dzisiaj. Szefon, co ty stoisz? Tu łapię! Kontroluję, ja kontroluję. A ty tego nie wzmocniłeś tam? No jeszcze nie sam ja robić. Ja pierdziele! Mówię, weź silver tape'a i łączymy to szybko, gdzie jest ten silver... Nie! Jezus, chłopak, wyjdź, normalnie. Nie, to on tutaj jest odpowiedzialny. Ale Verso jak matka wkurwiona, nie? Bo odkąd jest mamo, to bez ona też pierwszy odcinku, jak oglądaliśmy. To też, kurwa, taki moment mamy. Łączymy to szybko, gdzie jest ten silver... Nie! Jezus, chłopak, wyjdź, normalnie. Nie, to on tutaj jest odpowiedzialny za to. Uwaga, łączymy to, chłopak, chodźcie. Tymczasem zaczęliśmy kolejne zadanie. Czy wasze zdanie polega na spakowaniu? Jak największej ilości rzeczy, żeby było jak najwięcej crazy kilogramów, bo za każdy kilogram dostajecie 100 zł. Dodatkowo, jeśli zmienicie... Siema, Jogis, i ty. Witam, witam. Mieścicie się w przedziale między 8 a 10 kilo, to trafi w ręce obywateli, w sensie wszystkich, którzy biorą udział jeszcze w programie, jakaś karta. I będziecie mieli na to wszystko 5 minut czasu. I właśnie teraz czas startuje. Dobra walizka, 2,5 kilo. No to mówiłem, że jedna będzie pusta. To wszystko jest jedna wielkie gówno. To nie utrzyma się. To się utrzyma, nie, teraz utrzyma. Jak ty chcesz to włożyć? Ja to włożę. Kładaj. Ale to nie ma szans. Nie ma szans żadnych. Wywala mnie. Udupcaj to już. Let's go. Czekaj. Dobrze! One są full, te są full, to jest 1,5 kilo. Albo przelejmy to do jednej. No to niezaliczone. Chyba. Mi się wydaje. No to jest, liczmy 750. Zostały 4 minuty. Chodzi o to, czy nam zależy na karcie, czy na pieniądze. Powinno i na tym, i na tym. Poczekaj, posłuchaj, to jest równy kilogram i to jest 2 kilo. 2,5, 4,5. O kurwa. Ile tu mamy? 6,250. Kurwa. 6,250. Ej, pytanie, zagralibyście w moją gierkę YouTube'ową, na którą pracowałem 3 miesiące? A masz jakiś, nie wiem, trailer na YouTube czy coś? Jak tak, to pokaż, bo co zobaczysz. Słuchajcie, minęły 3 minuty, zostały wam 2 minuty. To zagramy, to nie wiem, to jest cięższe. No to będzie 2,5-3, no to dajmy coś jeszcze w razie W. Idzie. Ostatnia końcówka mocno. Charakterem już teraz. To daj linka. Pięknie, no idzie. Stop! Dokładnie 3 minuty 6 sekund, czyli 180 sekund, co oznacza 1600 zł przepada, zostaje wam 700. Super. Dobrze, bardzo dobrze. Zmęczona, to było radio. Mamy około 7-8 kilo teraz. No to możemy jeszcze no to tak włożyć trochę. Dawaj może to jeszcze. To. Ja już bym nic nie wkładał, no bo te książki mogą ważyć ponad 3 kilo, ja bym nawet wyjął coś. Zobaczmy. Jak mój wygrał. To się idealnie. Tak, czekaj. Łapę w górę, zostawię. Co kurwa dzieje? Dobra, a grę pokaż. To w takim sensie. Jednego dnia podczas jednego ze streamów Young Multi, wielki imperator ze Głupczyc, postanowił zaskoczyć swoją społeczność czymś zupełnie nietypowym. Zamiast standardowej sesji grania w gry wideo czy przeglądania internetu, postanowił zorganizować turniej pojebanych... Dzięki za followa. ...organizować turniej pojebanych zadań. W trakcie transmisji wyznaczył szereg zabawnych i absurdalnych zadań, które jego widzowie musieli wykonać, aby zdobyć punkty i walczyć o tytuł największego spermiarza. Zadania obejmowały takie wyzwania jak przejść wszystkie poziomy w grze Jak and Dexter, narysuj Young Multiego w stylu Backrooms, czy połknij w całości parówę.
Widzowie entuzjastycznie angażowali się w wyzwania. Na koniec streama Young Multi ogłosił zwycięzców, którzy otrzymali honorowe wyróżnienie oraz specjalne emotki na czacie. Ta nietypowa sesja streama okazała się ogromnym sukcesem i przyniosła mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy zarówno Multiemu, jak i jego widzom. Dobra widzowie, dziękuję wam za streamka, ale już sporo nadgodzin, więc trzeba spierdalać. Streamer był bardzo tutaj zmęczony po swojej dniówce, w której zarobił 7000 zł. Kończy więc streama o godzinie 3 w nocy. Wiele słów tego słychać. Nagle po zakończeniu transmisji dzwoni zwierzak z ważną informacją. Kurwa, nawet telefony w AI zrobiłeś? Informacją. Wow. Nie wiem, czy mi się chce to robić, tak szczerze. Co robimy? Odbieramy telefon? No. Odbieramy. Gówno, siema psycho sam. No. Nie wiem, list podesłał, to sprawdzamy. Halo, no czego chcesz o tej godzinie? Kurwa, szybko. Dostałem SMS-a, że Zuza jest w niebezpieczeństwie. Sprawdź, czy wszystko okej. Co ty pierdolisz znowu? Dobra, sprawdzę. Michał idzie od razu do sypialni, żeby sprawdzić, czy z Zuzą wszystko jest w porządku. Jednak wchodząc, widzi faceta ubranego całego na czarno, który podnosi Zuzę z łóżka. Ej, kurwa, co ty robisz? Zostaw ją! Facet jest wielki i umięśniony. Co dzieje, kurwa? Pytanie. Co zrobi Michał? Że może coś będzie. Nie mam szczerze, że mógłby się porwać. Co zrobić? Zbira. Tak? Tak mi zbira. A tak mi zbira? No dobra. Michał, pełen desperacji i obaw o życie Zuzy, postanawia podjąć ekstremalne działanie, aby uratować swoją kochaną. Wziął rozbieg i rozpędził się w stronę porywacza. Michał! Bieg Multiego był tak potężny, że wyleciał razem ze zbiorem przez okno. Wow! O kurwa! Is that real? No way! Nastała ciemność. Michał, Zuza i porywacz przenieśli się do przerażającego miejsca. Co jest kurwa? O kurwa! W pewnym momencie przed nimi pojawiło się małe światełko. Postanowili tam podejść. A ich oczom ukazało się włoskie miasto Wenecja. O kurwa Wenecja. Po chwili zachwycenia się widokami. Raz mi łeb eksploduje, kurwa. Podbiegł jakiś Rzymianin. Chwycił Zuzę i zaczął spierdalać. Michał już chciał biec za porywaczem, lecz na jego drodze stanęło dwóch innych wielkich rzymskich strażników. Jaki wybór dokonujemy? Nie wiem. Ja bym walczył. No to walcz. Trzymaj. Ale wam teraz spuszczę w pierdol. Pierwszy z nich, wysoki i potężny, ruszył do ataku z impetem. Michał zręcznie unikał uderzeń, wykonując szybkie i precyzyjne ruchy. Wykorzystał swoje zwinne ciało do mijania ciosów, zanim przeciwnik zdążył zareagować. Zmusił go do cofnięcia się, wykorzystując moment, aby przeskoczyć za nim i uderzyć go w plecy. Drugi strażnik podjął próbę ataku od tyłu, lecz... Mam pytanie, Jogis, czy ty jesteś zakochany w Young Multim? Michał, przewidując jego ruchy, obrócił się szybko i z impetem uderzył go w klatkę piersiową. Strzał był tak mocny, że strażnik cofnął się z hukiem, tracąc równowagę i upadając na ziemię. Zarówno strażnicy... jak i Michał byli wyczerpani po krótkiej, lecz... Tutaj też coś się... Połamała noga. Niesamowite to jest. Jakże intensywnej walce. Michał, nie mając czasu na odpoczynek, podniósł się i ruszył w pościg za Rzymianinem, który porwał Zuzę. Porywacz skręcił w jedną z uliczek. Po wbiegnięciu w uliczkę za rogiem ku zdziwieniu Michała, cały świat zmienił się o 180 stopni. Na horyzoncie nie było widać porywacza, tylko dwie możliwe drogi ucieczki. Wydawały ci się dosyć znajome. Fajna gierka. Muszę przyznać, że ten, że 3 miesiące, no to i tak 3 miesiące zajebiście, nie? No. Oglądamy dalej, Mafia Freeza. Typu to. Pokaż nam
Macie 15 sekund, nie pamiętajcie, że musicie zamknąć walizkę jeszcze. Nie boicie, że mamy za dużo kilo? No nie ma już wyboru, bo mamy 15 kilo. 9, 8, 7, dobra. 6. Podnieś się, podnieś się. Także tak zrobiliście zdanie. Sprawdźmy teraz w takim razie, ile wygraliście kasy i czy miasto dostanie dodatkową kartę. Dobra, jak... No ja wyciągnąłem to na sam koniec. Wasza walizka ważyła więcej niż 8 kilo. Okej. Okay. Ważyła no, też więcej niż 9 kilo. No. Ja nie więcej. Ważyła 9,9. Yeah! Let's go! Wyciągnąłem to na sam koniec, patrzcie! Bardzo pokazałem, że jestem bezpieczny tym zadaniem. To jest najlepsze, co może być, bo nie dość, że kasy najwięcej... Właśnie, tak jeszcze kontakt się dałem, są mortalcio, ma sojusz kurwa ze wszystkimi. A jest kurwa mafią, nie? I to jeszcze karty no, mamy. No, czyli to... zgarniacie dokładnie 9 stów, no bo nie było 10 kilo, tylko 9 kilo, no ale za to macie też obywatele kartę. 9,8 to było takie pod włos, więc wszyscy co tam byli, czyli praktycznie cała grupa, zobaczyli, że dobrze zrobiłem, bardzo dobrze to zadanie. Trzymaj się. Nie. Ej, pół za sekundę, cicho! Cicho, nie ruszaj się teraz! Dobra. Stop! 3, 4! No zobaczcie, no jest! To mamy! Proszę! Dziękuję! Wow! O, to jest git! Stoi, mierzymy! Jak na to, jakie mieliśmy możliwości, to lepiej się nie... Ej! Solidne to jest! Nie ruszaj tego, bo cię zabiję! No ale ogólnie wieża udała się, przed wielki, potężny freeze i zmierzył naszą potężną wieżę. Wieża została zmierzona, ma dokładnie 4 metry i 1 centymetr. O, to jest okej. Czyli 600 zł wpada na wasze konto. I co innie? Kasę, którą wygraliście, jeszcze będziecie mogli wykorzystać w pewien ciekawy sposób, bo to nie wszystko. I chodźmy przed dom mafii. I po prostu był to safe wypełniony force. Musieliśmy go rozwalić i mogliśmy za zarobione pieniądze w pierwszym zdaniu kupić narzędzia, żeby rozwalić ten sejf. Tyle, ile kasy wam się uda wyciągnąć fizycznie z sejfu, tyle wygrywacie. A w sejfie jest, słuchajcie, 10 tysięcy złotych. I każda drużyna może kupić tylko jedną rzecz. Oprócz, a wy możecie za darmo sobie wziąć. Rasę mafijne. Wiertarka. Jest, może wiertara może być potrzebna. Na 100%. Żeby nawierdzić kilka dziurek. Najpierw to próbujemy, jak lipa do kudu kupujemy wiertarę. No i w pierwszej kolejności kupiliśmy siekierę, bo myślałem, że po prostu rozwalę to na siłę. Dobra, najpierw delikatnie. O kurwa, oj. Dobra, w śrubę? Ciężko chyba. Plexa okazała się bardzo solidna i nie dało się go rozwalić tą siekierą, więc w drugiej kolejności dokupiliśmy wiertarkę. Dobra, Dobra, w śrubę. Lipa do kudu kupujemy wiertarkę. W pierwszej kolejności kupiliśmy siekierę, bo myślałem, że po prostu rozwalę na siłę. Dobra, na delikatnie. Coś tam kiedyś ten. Dobra, w śrubę. Opak, ale jakby zakurwił, to by mu wyjebało tę siekierę, to w ogóle jeszcze bardziej. No, a właśnie zależy, co by uderzył. No ta, no też jak prawda. Lał po rancie, tak nie wskrzyło. No to też prawda. No bo dobrze Plexę tak odbija, nie? Plexa okazała się bardzo solidna i nie dało się go rozwalić tą siekierą, więc w drugiej kolejności dokupiliśmy wiertarkę. A bo może to wiesz? Po prostu. Chyba, że nawet... Nie, no, nie no. A weź coś powiedz. Bo jak wezmę przesłon, to będę siedział tutaj. No nie, no to bez sensu. No. To tak mamy? Macie wiertarę. Bo jest też. Nie przestawaj. Tylko kurde ręka ciężko się wyjeżdża. No i potem ja dał się kierą, raz dupiłem to już drobny mak. Drugą stronę może, drugą. Wiertz. Daj tutaj w rogu. Kurde, to nie jest takie proste. Mamy 6 minut, dawaj się rozwalamy to. Leci! Dobra, na spokojnie i teraz... Teraz wyciągamy! O Jezu, to jest ekstremalnie ostre! Dobra, trzeba dalej to powiększyć. Ekstremalnie ostre to jest! Kinga, jako że ma dość drobne ręce, no to po prostu mogła włożyć w tą dziurkę. No już większość jest, nie? Ponad połowa już wyszła. Czyli 5 tysięcy mamy. Dawaj, bo obiad czeka! No i dobra, mamy. W takim razie na wasze konto wpada 10 koła, plus to, co wam zostało z poprzednich zadań. Zadanie zakończone, a tak wygląda cała pula, którą wygra tylko jedna ze stron. Mafia albo obywatele. A teraz pora na najlepsze. Intrygi. Też bym zapomniał, gdyby nie to, że dzisiaj mama mi zaraz za bym zapomniał, kurwa. Ja nie wiem, ja mam taką kurewską pamięć do tych dat wszystkich. A że wiecie, że ja fake biegam. Nie? No co? I wiecie, jak ta karta się nazywa? Byłem przed śmiercią. Masz tą, dostałeś teraz tą kartę. Dostałem kartę. Tak fejkowałeś, bo skoro dostałeś. Mam problem, bo wujas ma immunitet, a miał i ma na serio ten immunitet, bo ma dwie karty teraz, a miał wylecieć w nocy. Więc ja dzisiaj użyję Masz tego. Bo Łuki, to jest jakiś mastermind pierdolony. Oni normalnie, kurwa, z tym Przemkiem Pro, to oni zrobili normalnie całego... Pa. Pa, cały kurwa ekstra z algorytmami, chłopie, z kombinacjami. Na pewno. I on jeszcze w poprzednim odcinku
dostał jakąś tam kartę, że musi może zmusić jedną osobę do głosowania na to, na co on chce, nie? I on fejkował reszcie obywateli, że ma immunitet właśnie przed wyjebaniem. No i kłamał, nie pokazywał im, nie? I akurat dostał w tym odcinku kartę, że ma ten immunitet, nie? Więc kłamał, ale w sumie teraz ma rację. Ludzie już mnie i tak będą chcieli sprawdzić. Mama, czekaj, to oglądaj. Bo nie mam pewności do końca, czy on użyje tej karty, czy nie użyje. Dobra, bo ja też chcę oglądać. Sekunda. Jesteśmy. Teraz on miałby lecieć w nocy. Więc ja dzisiaj użyję tego na pewno, bo dzisiaj już mnie tak będą chcieli sprawdzić. Bo nie mam pewności do końca, czy on użyje tej karty, czy nie użyje. Chłopaki spiskowali nawet jak był obiad. Serio, tą grę ludzie traktują mega poważnie. Czemu tu nie ma żadnych mężczyzn oprócz nas? Co oni knują znowu? Nie wiem, oni znowu gadają z przemysłem. Oni cały czas... Co on robi? Ja nie wiem. Oni cały czas gadają, we trójkę. Wiecie, co jest najgorsze? Że na przykład ktoś, kto jest dla nas najbardziej safe, może dostać nagle kartę wyłącza do mapy. Nie jest liczba. Nadszedł czas na rozdanie karty wygranej przez uczestników. Właśnie, bo jest karta do jest karta, którą wygraliście. To co? W razie to co ją weźmie. No, czekaj. To wygraliście. To co? W razie to co ją weźmie. Aha. No jest twoja. Mafia rzuciła się na kartę. To są durnie. Wybrałeś do mafii półgłówków. No się sprzedał Kasper Błoński. Kurwa. Czemu nikt nie wstał? Uwierz mi, że to nie wróży nic dobrego. I dostaliśmy kartę, którą ma Kacper. Którego mogę wywalić dzisiaj. I nie wiem jaką ma kartę. To jest ten problem. Ktoś ma kartę, to jest bardziej podatny na to, żeby mafia go wywaliła, dlatego nikt się tak za bardzo nie podniósł. To co wylosowałem jest dla mnie bardzo lukato. Aktualnie jeden sojusz, który posiadam, to jest tak naprawdę mój współlokator, czyli Kasper Błoński. Już mi powiedział jaka to jest karta, jest to podwójny głos. Planujemy użyć tej karty. Spoko, no. Tej karty do potwierdzenia tego, czy wujek... To bardziej to, żeby było jak ten, jak będziesz mniej osób, nie? Faktycznie ma immunitet? Czy ma tą kartę? No. Powiem ci, jak mi powiesz, jaką masz kartę. Możemy sobie pokazać po karcie. Ja też nie mogę coś powiedzieć, jak mi powiesz, jaką masz kartę. Ooo, jak się zmieniło teraz, że nagle każdy... Mafia wykona jakieś dziwne ruchy. Takie głupie uważam, bo... Mafia chciała się rzucić na kartę. Werka mogła skłamać co do płci i mamy trzy mafie tutaj. No ale ja bym nigdy tej karty nie wziął, to jest takie głupie. Żaden obywatel, który myśli choć trochę, nie wziąłby tej karty tak po prostu. Bo od razu został ostrzony dzisiaj. Amatorka. Ja chciałam... Ale kurwa, ja jestem przekonany, że gdyby Błoński nie wziął tej karty, to by Franio ją wziął, kurwa. Bo on nie wie, co się odpierdala. A no. O to mi chodzi. Sięgał po nią. Nie był Franio właśnie? Czekaj, zobaczmy. No tak, to był Franio. Chyba. Chcieliśmy karty. To są durnie. Wybrałem. To co, w razie to co ją weźmie. No właśnie, o to mi chodzi. Ale tak popatrzy na Freezer jeszcze? I Błoński przed niego wstąpił. One dzisiaj. No. Oczywiście, że tak. Który myśli choć trochę, nie wziąłby tej karty tak po prostu. Bo od razu został ostrzony dzisiaj. Amatorka. Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę, amatorka, że ogólnie Hania wczoraj w pierwszej kolejności pokazała wujasowi kartę. Oczywiście, że tak. I odpadła. Ale najlepsze jest to, że wujas na przykład dalej nie pokazał nikomu swojej karty. A wszyscy są. Byłem w ciężkiej sytuacji i myślę, że to na mnie były największe podejrzenia i największe szanse, że odpadnę. A tą kartą zyskałem nowego sojusznika. Wujas może mi zaufać. Czy ty pamiętasz, jaką ja kartę miałem? Immunitet. Właśnie. A właściwie tak powiedziałem, że mam immunitet. Okej. Okay.
i moja karta to szantażysta. Nie miałem immunitetu. Wskazano wszystko, że osoba musi zagłosować to. No bezużyteczna karta. Okej. Okay. Doprowadziłem do konfrontacji, w której pokazaliśmy sobie karty nawzajem. Tylko ja pokazałem moją drugą kartę, która wpływa na głosowanie, a nie kartę immunitetu. Więc jeżeli on jest z mafii, to powie, że wcale nie mam tej karty immunitetu i będą próbowali mnie dzisiaj w nocy zabić. Ale grałem, że użyłem immunitetu wczoraj. Nie wróciła mi mafia, bo myślała, że nie może mnie wyrzucić. Chciałem po prostu cię wprowadzić, że taka była intryga. Twoją kartą bardzo mocno działa moja karta. Okej, czy masz podwójny głos zagłosowania? Tak, czyli tworzy z ciebie, że masz w sumie potrójny głos. No gorzej, jak ty jesteś z mafii na przykład, no to wtedy jestem w dupie, no ale... I wtedy wiem, że nie masz immunitetu i... Pokazał mi, że nie ma immunitetu i że okłamuje wszystkich. Dzięki temu dowiedziałem się też, że jest w pakcie z Przemkiem, który potwierdził, że niby ma immunitet. No i zaczynam rozbrajać ich grupę od środka. A czekaj, czy uważasz, że wymiana była uczciwa? Nie wiadomo, czy się wymieniliśmy. Ale nie mam karty, nie mam, wiesz, nie mam zdjęcia. No, wczoraj jej użyłem, żeby przeżyć. Ale przecież powiedziałeś, że nie użyłeś jej. Nie użyłeś, przecież pogłosowałem. Powiedziałeś, że jak ktoś się ciebie tutaj zapytał, jak ktoś się cię zapytał na kanapie, to powiedziałeś, że nie ma. No i teraz to jest pewne. Ja pierdolę. Zaczyna robić się już niebezpiecznie, ponieważ jestem w tylu intrygach, że zaczynają mi się mylić i przed chwilą nie pamiętałem, czy im skłamałem, że mam kartę, czy nie mam karty. Ja mówię, że mam jakieś wnioski. Łukasz, ogólnie karta immunitetu, prawda? Tak. Okej, czyli wiadomo, że ma. Nie, czekaj, immunitetu? Tak, tak. No to już wiadomo, że ma tą kartę. No to nie wiem, czy użyłeś, czy nie. Mi pokazał, a nie wiem, czy użył. Teraz stało się coś przełomowego. Natalia pokazała swoją bardzo mocną kartę, którą dostała rano. Zaprosiła Przemka, bo tylko... Podczas tego głosowania... Aha, to dobra. Że ten, że jak trafi... Że jak oni, jak obywatele wygłosują mafię, to wypierdala, jak wygłosują obywatela, to nie wypierdala. Aha. Kogo jest pewna w 100% przez zadanie z balonarza. Z tego głosowania wygrany może zostać tylko mafiozo. Jeżeli większość uczestników wskaże osobę nienależącą do mafii, ona zostaje. Ta nie zostaje wygrana z programu. Czyli możemy wiedzieć dzisiaj, kto jest mafią, a kto jest na pewno obywatelem, no nie? Gdybyśmy na przykład wyeliminowali Weronikę... To się przekonamy, czy ona jest... Tak, i mamy pewność, mamy, to płci. O tym mówię, że wiem. Wiemy, jaka płeć, czy powiedziała prawdę, czy nie. Ja mafię, więc ja zaproponowałam, żeby to była Weronika, bo wtedy będziemy wiedzieć, czy ona faktycznie była obywatelem i przekazała nam dobrą informację odnośnie płci mafii. Więc to jest takie trochę, daje nam największy pogląd na całą sytuację. Dostajmy informację. Pogadajmy z Mortalciem o tym. Można byłoby w sumie tego Błońskiego odstrzelić, no nie? To też było. Ale Błoński wydaje się, kurde, właśnie mafią po prostu. Tak. Ale nadal wtedy nie mamy informacji o tej płci, czy jest prawdziwa. A tu wiemy, po prostu możemy tylko jeden dzień przeciągnąć. Kinia próbuje cały czas ode mnie wyciągać jakieś informacje i mówię, że nie mogę ci powiedzieć, bo nie ufam ci w 100%. Mimo, że mi to łamie serce, bo wiem, że to ja jestem zły. Chłopaki w ogóle nie ufali dziewczynom, więc wujas zastosował ten sam trik, który użył na Kacprze. Skłamał, że ma kartę immunitetu. Wy dziewczyny widziałyście mojej karty immunitetu, nie? No nie. Bo nic nie jest. Nie dostałem karty immunitetu. Okej. Okay. Rozumiecie, sfejkowałem kartę i dlatego dalej mam kartę. Dzisiaj też nie wiem, nie na jego miejscu też by głowa pierdolnęła. No. Ja mi się wydaje, że w pierwszy dzień już bym kurwa... Jeśli jakoś by sprzęgł, że jestem z mafii, bym wypierdolił, nie? No, no, nie, dzisiaj bym nie wypierdolił. Oni myślą, że użyjesz dzisiaj tej karty. Nie, bo dzisiaj już mnie będą atakować, nie ma znaczenia. Już mi mafia nie wierzy, że to jest karta immunitetu. No mafia musi na mnie się zagłosować. Na jakim miejscu bym po prostu się wywalił. Wujas chciał w ten sposób przekonać potencjalną mafię, żeby go chciała wywalić. A to by się nie stało, bo naprawdę ma kartę immunitetu. Nie, tu już jest na toalet. Przepraszam. Póki mam Kinię w grze i Przemka i Wujasa, jest jestem bezpieczny, bo mam większość głosów. Ej, a co jeżeli Patryk jest z mafii? Ja właśnie też to rozkminiałam. My się opieramy na tym, że Patryk nie jest z mafii, tylko dlatego, że jakiś kluczek. A mógł, oni wszyscy się rozkładali po pokojach i tak dalej, po prostu go znaleźć w tym czasie. Chwilę później Patryk wrócił do pokoju. Myślę, że możesz kurwa, wszyscy fałszywi. Chłopie, ja pierdolę. Ale nie polecisz. No, chcę ich nastawić na to właśnie, żeby chcieli mnie... Albo Paulina, albo Błoński. Uratuje mnie kraj mieszkańca, a ja będę po prostu jutro. Przemek nagle zawołał Patryka i spotkali się razem z Natą. Wydaje mi się, że to jest safe. No. Teraz teoria Natalki jest taka, żeby zagłosować Sternawerkę. Bo to sprawdzimy, czy jej teoria jest prawdziwa i będziemy znali prawdziwą płeć. Nawet jeśli Błoński jest, bo mi się wydaje, że on jest w ogóle. Tak, to jest taka... To nic, to jutro. I w tym... No to jest ta z tym, że nie może jakby... że mafia tylko wypierdala, a ten, a obywatel nie.
Że on jest w ogóle. Tak, to faktycznie jest pewny strzał. To nic, to jutro. I w tym momencie Patryk uznał, że musi odpuścić to danie karty Przemkowi, bo powstał problem z Werką. Chcieli ją sprawdzić kartą Natsu i Patryk, nie chcąc się narażać, że odsuwa ich od tego pomysłu, musiał się na to zgodzić. Dla mnie najlepsze, co mogło się stać wczoraj, to, że przekonałem moją drużynę, żeby wyeliminować Hanię, bo ona jest po prostu dobrym graczem, a ja takich nie potrzebuję. Jeżeli wyjdzie, że Werka kłamała, to im więcej chłopaków zostanie, tym lepiej dla mnie, bo będą podejrzewali, że kłamała. Proszę dowiedzieć, że ona ma kartę. Po prostu musimy przekonać ich, żeby głosowali na Werkę. Mocna karta. To jest mocna karta. Ale ja chciałem na polskiego, ale to... Ale ta karta, moim zdaniem, żeby faktycznie Werę. I wtedy jest ja, ty, Natsu, mamy trzy głosy, będzie Wujas i Paulina. No to idziemy sami teraz w naszej grupy i powiemy to i załatwimy po prostu, żeby głosowali przez Werę dzisiaj. Kontroluję grę. Aktualnie kontroluję grę na dwie strony. Jestem nietykalny. Póki co. W obiegu dzisiaj będzie karta, która działa w taki sposób, że jak zagłosujemy na mafię, to mafia odpada. Jeżeli zagłosujemy na sojusznika, to sojusznik zostaje. Jeżeli my, jako obywatele, zagłosujemy na Werkę, to będziemy mieli informację. Jeżeli ona zostanie, to wiemy, że mówiła prawdę i znamy prawdziwą odpowiedź mafii na 100% pewności. Jeżeli wydupi, to mafia, bo tylko mafia może odpaść. No i dobra, no jeżeli jest taka karta, to nie ma co w ogóle gadać. Albo mogę też Kacpraw robić. Tylko to jest winda w jedną stronę, bo jak się Werka dowie, to ja mam przerąbane. Patryk mimo chęci wyrobienia Kacpra musiał zmienić strategię, bo taka... Ale nie, to jest bo on gra i przeciwko obywatelom, przeciwko mafii, on tylko na siebie sam gra, ale to jest zajebiste. Chciał teraz wyrobić Werkę. Patryk gra naprawdę, naprawdę mądrze i chce wygrać nagrodę totalnie sam. Ciekawy jestem, jak to się rozwiąże. Dla mnie Kacper jest po prostu pełniakiem, że jest z mafii. Tak. Dlatego chcę sprawdzić Werkę, będzie informacja. Wtedy będzie już trochę się może więcej informacji. Racja z Weroniką. Kurna. Ale poczekaj, no. Jeżeli Wera się okaże mafią, no to ona by była z mafią z dwoma chłopakami, powiedzmy. Chyba, tak, z Franiem i z Błońskim. To tak, my po prostu przyciągniemy o jeden dzień wyrzucenie Błońskiego. Dobra. Jest już dużo wątków, bardzo dużo wątków. Przemek nie chciał powiedzieć Wujasowi, kto ma tą kartę, że tylko mafia może dziś odpaść. Na czym nie chodzi? No bo nie mogę ci powiedzieć, bo mi powiedzieć, żeby nie mówić. Musimy zaufać, ja wiem, że nie ufasz, więc... Ale ufam ci, ale biorę też pod uwagę, że jakąś brak logiki mogłeś zrobić. Nie zrobiłem braku logiki, jest to przegadane z więcej niż jedną osobą. Ja nie jestem przekonany do tego, nie wiem, jak nie mam kontroli nad tym wszystkim. No, bo widzisz, to tymczasem teraz jesteś w sytuacji, w której po prostu przejąłem kontrolę. To jest bardzo ryzykowne do tego projektu. Zostałem zaproszony, także słucham, o co chodzi. No tak, bo słuchaj, zaraz zaczynamy obrady miasta, więc to chciałabym dzisiaj wykorzystać swoją kartę, którą dostałam rano, ponieważ boję się, że gdybym jej nie wykorzystała dziś, to na przykład mogłabym zostać wyrzucona przez mafię, wtedy ona po prostu została stracona. Czyli obrona sojusznika, dziś może odpaść tylko mafia. Dokładnie tak. Na obradach miasta. Dokładnie tak. Będzie mega ciekawy, bo dużo wam no. dam informacji po prostu. Dokładnie. W 90% ufa mi Przemek, Wujas w 90% i Kinga w 90%. No i Werka i Kacper. 5 osób, nie? Ja jestem 6. Jest 9 osób. Matematyka jest po mojej stronie. Tylko Freeze nie jest po mojej stronie pewnie. Zobaczymy, co gospodarz pokręci. A teraz pora na najważniejsze. Kochani, drugie obrady miasta, zaczynamy. Dobra, no to głosujemy na Wujka, co? Zaczynam. To już nie na mnie i na Kingę? Nie no, wy w kolejne podstawki jedziecie. Ale najpierw musi być mężczyzna, żeby był zachowany równowaga, bo wczoraj była kobieta. Hania węszyła. A pamiętacie, co wywęszyła? Rzucała podejrzenia później na jedną osobę. Hania rzucała na mnie oskarżenia i w momencie, kiedy wyleciała, to miało to pokazać wam, że ja jestem z mafii. Ale w tej logice ja bym jej nie wyrzucił. No bo chyba, że mamy inny argument, dlaczego Hania wyleciała. Wiedziałeś dokładnie o tym, że jak wyrzucisz Hanię, to będą oskarżenia w twoją stronę i wiedziałeś, że w taki sposób odwróconą psychologią się będziesz chciał wybronić. Ja nie wiem, wy macie coś z tą odwróconą psychologią. Życie jest proste. Chodzi o to, że mafia wczoraj musiała podjąć decyzję, tak? Możliwe, że chciała wyrzucić mnie, ale wiedziała, że mam immunitet, więc szukali innego sposobu, żeby mi zagrozić. Wczoraj do mnie przyszła Pola i przyszła z Weroniką i chciały, żebyśmy z Pauliną głosowały na Hanię. I Hania też to zauważyła wczoraj wieczorem i to mi się zrobiło podejrzane, dlaczego Pola i Weronika chciały, żebyśmy głosowały akurat na nią. Aha. Bo jedna z nich mogła wiedzieć, że Hania ma kartę, która faktycznie sprawdza te trzy osoby, tak? I mogłaby ujawnić kolejną mafię. I teraz pytanie, czy wywaliliśmy faktycznie dobrą osobę, która jest mafią, czyli Polę, czy może Weronika? Ktoś zweryfikował, że to jest immunitet? No nie, dalej nie wiemy w sumie. Tylko Przemek ponoć wiedział, jaka to jest karta. No tak. Paulina, jeżeli nie ty, to w takim razie kto z waszej trójki jest mafią? Ale ja nie jestem, czyli 50% szans, że Łukasz,
50%. Według ciebie, kto? Gdybyś miała głosować teraz, w tym momencie, na Kacpra albo na Łukasza. No, musisz oddać głos. Nie świecie. Muszę. No, ale jak nie muszę. Nie, no dobra, no. Ja mam ten problem, że zazwyczaj jak się w jakiejś drużyny dobieram, to to nie wychodzi. Ale nie jestem w Konstancinie. Ale większe zaufanie swoją inicjatywą wzbudził u mnie wujek. A pan Łukasz, jak sądzi? Chodzi o to, że dla mnie to jest po prostu pusty strzał. 50 na 50. No, ciąg logiczny zaczyna się od Werki. I w zależności od tego, czy Werka mówiła prawdę, czy nie, dochodzę do tego, że ktoś jest w mafii albo nie. I ty pojawiasz mi się najczęściej. Tyle. Więc albo ty, albo Werka. Wow. No dobra, no to strzelajcie we mnie. Ja nie jestem z mafii, ale wrócę sobie do domu. Nara. Nie chcę was widzieć więcej. Dla mnie na przykład Franek jest osobą, która jest najbardziej zaufaną w tym całym gronie. Skończył się czas, więc zaczynamy od głosowania. Czy ktoś chce oddać głos jako pierwszy? Ja. Dawaj. Wersow. To ogólnie ja nie jestem z mafii i chciałam dobrze i tak jak widać, nie wszyscy to wiedzą. Idąc tokiem logicznym, że faktycznie jakby są dwie dziewczyny z mafii, Hania wskazała w tej trójce jest Wujas, Kacper i Paulinka, no to jakby ja się będę trzymała tego, że no najpierw trzeba po prostu zweryfikować dziewczyny, więc no mój głos, no przepraszam cię Paulinka, ale no muszę. Nie ma problemu. Okej, mamy głos jeden na Werkę, jeden na Paulinkę. Paulinka. Ja na Weronikę. Czy ktoś chce oddać głos jaki? Na Weronikę. Ja mam jakąś swoją logikę ułożoną w głowie i mi się pewne rzeczy pewnie poukładają. To nieźle, że wczoraj ufałaś Hani i cały czas byłaś z nią, a dzisiaj głosujesz na mnie, a nie na przykład na Paulinkę. Chciałbym użyć karty, tak zwanego mojego immunitetu, który nazywa się szantażysta i spowoduje, że swój głos oddasz na Berkę. Bez godzina 14.32 w piątek, to kurwa ludzie w pracy, w szkole. No, no. Chujowa godzina. Siema w ogóle, kisielek, kapselek, szoty się fajnie ogląda, to mi miło bardzo. Się szantażysta i spowoduje, że swój głos oddasz na Werkę. O kurwa! Użyć karty. Tak zwanego mojego immunitetu, który nazywa się szantażysta i spowoduje, że swój głos oddasz na Werkę. A, złączył go do głosowania, to jest. Przemek też trzymał. Że widziałeś kartę immunitetu? Okej, okay, no to wszystko jasne. No dobrze, Franio, twój głos jest na Werkę. Werka masz 4 w takim razie. Ja bym chciał na Werkę. Werka masz 5. Wczoraj się każdy praktycznie opierał na jej karcie. No. Że dwie kobiety, jeden mężczyzna. I dzisiaj nagle jest drastyczna zmiana. No, no oni za mądrzy są, kurwa, naprawdę. Z tym wujkiem Łukim. Ja nie wiem, oni go powinni w pierwszy dzień wypierdolić tego wujka Łukiego, bo to jest pojebane. W kierunku myślenia. To jest obrzydliwe dla mnie. No. Obrzydliwe? Ja wiem, z czego to wynika i z jakiej z czyjej inicjatywy to idzie. Z ręki tego oto diabła. No niech będzie, no już i tak Werka, no nie zmienię. Okej. Okay. Kacper? No ja się trzymam w moim sojuszu, czyli ten... czyli jak Franek. Nie no, wiadomo, że chciałem zagłosować na Paulinkę, nie będę tego zmieniał, daję na Paulinkę. I Patryk? No, ja daję na Werkę. Okej, okay. Werka, niestety, ale odpadasz. Ale to się kręci, co to się dzieje? Ale miło było z wami zagrać, pa! W takim razie, w takim składzie wracamy. I teraz trochę przejebaną na tę mapę. No nieźle się podziało. Odpadam z gry, a to naprawdę była dobra zabawa, choć mega męcząca, bo cały czas trzeba było oszukiwać i kłamać, ale z drugiej strony będę z Majusią, więc fajnie. Patryk ogólnie nawet mnie nie obronił. Nie wiem, czy on ma jakąś kartę, że nie wiem, jest niby razem z nami w mafii, ale nie jest. Koniec. Jest fajne. Fajne, fajne. Ja ostatnio mówiłem, że... Nie wiem, co się dzieje. A to ja wiem. Ale po pierwszym odcinku, jak oglądaliśmy na streamie, to było trochę gówno, ale poprzedni odcinek, drugi i ten trzeci, mega fajne.